tych chopek tak naprawdę nie ma, tor jest bardzo dobrze przygotowany. Zawsze tutaj lubiałem jeździć, także mi pasuje. Są miejsca, w których po prostu plandeka poprzeciekała, no bo tak się zdarza i tamte miejsca łapią, ale tor jest przygotowany bardzo dobrze i tutaj wszyscy zadbali o to, żeby było bezpiecznie i mi się podoba. Jakieś tam drobne korekty wprowadziliśmy, jeśli chodzi o ten bieg, co przewiozłem zero, ale wróciliśmy. No i tutaj jak widać już ten bieg był lepszy, także jedziemy dalej i walczymy o jak najlepszy dorobek punktowy. Wymieniamy się po prostu swoimi spostrzeżeniami, ale każdy z nas ma inaczej poustawione silniki, nawet jeśli one są od jednego tunera, to one mają inną charakterystykę i tutaj nie możemy polegać na tym, że komuś poszło dobrze i zakładamy to, co powiedzmy miał Kacper. Tylko że tu każdy musi po prostu wyciągnąć z tej rozmowy wnioski i według własnego uznania wybrać to, co najlepsze. Ciężkie dzisiaj warunki, nie wiem w ogóle co powiedzieć, tak się zastanawiałem, jak tu odpowiadać na te pytania. Na pewno mam straszny żal, bo niedosyt na pewno do siebie, bo nic nie poszło po mojej myśli. Cały czas pada i ten tor tak się dziwnie jakoś zmienia, na pewno ja mogę od siebie powiedzieć, że tych ustawień nie mogę w ogóle znaleźć. Cały plan, który był zaplanowany na ten mecz, się kompletnie nie sprawdza i myślę, że większość chłopaków ma z tym problem. Wiedzieliśmy, że Częstochowa jest bardzo mocnym rywalem. Dlatego było to widać cios za cios, jednak tych ciosów wykonaliśmy mniej. Dlatego też taka mała różnica. Wydaje mi się, że i tak ten tor po takich opadach, jakie tu były we Wrocławiu, wydaje mi się, że naprawdę wszystko było super przygotowane, bo mogliśmy odjechać te zawody przede wszystkim. Szczerze mówiąc, dzisiaj rano jak wstałem i zobaczyłem, co się dzieje za oknem, to tak, jadłem śniadanie z myślą, że okej, przyjadę i przybiję piątkę z kolegami i wrócę do domu, a tu jednak udało się odjechać, więc bardzo się cieszę. Mała różnica, ale jeszcze nie składamy broni, bo wiemy, że w Częstochowie również możemy powalczyć o zwycięstwo.